Powiedział pan Macierewicz ciekawe słowa. Młody człowiek, niby oczywiste, ale młody człowiek powinien być zdolny do obrony siebie, swojej rodziny i swojej ojczyzny. U, siebie. No to Andrzej Turczyn powinien być zadowolony. Zresztą my mówiliśmy, że trzeba w tę stronę uderzać, że to właśnie Antoni Macierewicz jedyny na razie sformułował ten postulat, że Polacy dostaną prawo do broni, tylko że pewne warunki muszą być spełnione, a teraz widzę, że jeszcze tak podgrzewa atmosferę i właśnie mówi, że Polacy mają prawo do obrony siebie. To jest prawo nieuznawane przez komunistów, to jest prawo nieuznawane przez komunistyczne sądy. Do dzisiaj dostaje się wyroki za obronę własną. To jest normalne w polskim wymiarze niesprawiedliwości. Także cieszę się, że tutaj padają jasne deklaracje w tę stronę. Powiedział minister Macierewicz, że Armia Polska musi liczyć co najmniej 200 tysięcy żołnierzy i to jest minimum. Mówił właśnie o powracających szkoleniach, o tych klasach wojskowych, Liga Akademicka i że trzeba wrócić, bo przez lata nie było w ogóle szkolenia rezerwistów, czy żadnego praktycznie szkolenia oprócz tych żołnierzy zawodowych, więc teraz te formy są różne, przywracane czy nowe, tworzone. Praktycznie. Ja jestem jednym z ostatnich roczników, który był objęty właśnie takim, tą obowiązkową służbą wojskową. To zobaczcie, już stary dziadek, czyli tyle ludzi praktycznie było bez żadnego kontaktu z bronią i z wojskiem. Tyle lat. Być może stąd wynikają te jednak pewne opory ministra Macierewicza co do rozpowszechniania dostępu do broni. No ale to by powiedział, ale że myślę... 50 plus daje, nie? Bo tu już...